Czy jak mnie słychać, jak mnie widać? Proszę o informację. Witam Was serdecznie, Wojciech Orzechowski. Jeżeli mnie dobrze widać, jeżeli dobrze słuchać, piszecie 10. W skali od 1 do 10. O, w skali od 1 do 10, proszę bardzo. Dobrze, wspaniale. Widzę, że jest OK. Bardzo dobrze. Muszę się przyznać, że sprzedałem Piotrkowską 270. To jest lokal, z którym byłem związany przez ostatnie 5-6 lat i nawet gdy byłem na uchodźstwie, to ten lokal całkiem nieźle nas karmił. Ale to tylko dlatego, że powoli wchodzę w nowe projekty. I dzisiaj nie jestem w biurze, jestem w domu. My przeprowadziliśmy się. Co ciekawe, przeprowadziliśmy się do lokali, które robiłem na 8 piętrze i tam teraz sobie wynajęliśmy, żeby nie komplikować. Natomiast przed nami wiele fajnych inwestycji. Dziękuję za gratulacje. I teraz czekają nas trzy bardzo fajne inwestycje. Jeden to jest biurowy 9-piętrowy, który cały czas chcę przejąć. Mamy już dogadane 17 domów od syndyka w Warszawie, które przejmujemy w następnym tygodniu. No i odpukać mam nadzieję, że się wyrobimy ze wszystkim. No i jeszcze jest jeden pomysł z kamienicą w Łodzi, ale tu jest najwięcej trudności i nie wiadomo, czy ten projekt wyjdzie. Dzisiaj będziemy mówić o najmie krótkoterminowym. Zaprosiłem Was serdecznie, ponieważ nawiązałem współpracę z Natalią Cieślińską, która w tym zakresie obsłużyła naszych uczestników warsztatów i dała wspaniały wykład na ten temat. Ja do tej pory nie zajmowałem się najmem krótkoterminowym, a ponieważ to wyobrażałem sobie ten najem krótkoterminowy jako po prostu biznes, który dosyć mocno mnie zaangażuje. Do tej pory, szczególnie kiedy mieszkałem ostatnie 2 lata we Włoszech, raczej te wszystkie moje aktywa i wynajem musiał być prosty, nieskomplikowany, bezproblemowy i to dawało, znaczy możliwości były w najmie długookresowym. Natalia pokazała mi jednak to, Natalia z tatą Jackiem pokazała mi nieruchomości swoje, które wynajmuje w najmie krótkoterminowym. I pokazała automat, który sprawia, że niekoniecznie najem krótkoterminowy może być problemowy, ponieważ wszystko można zautomatyzować. I o tym dzisiaj Natalia będzie nam mówić. Ale zanim do tego przejdę, jeszcze czekamy na wszystkich, którzy się zapisali. Zapisało się ponad 1000 osób na dzisiejszy webinar. Niestety pokój mamy tylko na 1000 osób, więc no, ci, którzy przybyli wcześniej, to wspaniale. No i ja tak zakładałem, że z tych 1000 osób 300 dzisiaj będziemy mieli, ale widzę, że już mamy 360. Ja podejrzewam, że ta liczba wzrośnie do 400, a pewnie nam się przewinie z 500, a może i 600 osób. No bardzo serdecznie witam Was i zanim przejdziemy jeszcze do konkretów, to taka odpowiedź na pytanie, jak to z tym rynkiem w najbliższym czasie będzie. I chciałem dosłownie 2 słowa na ten temat zabrać, bo dzisiaj rynek inwestorów w nieruchomościach dosyć mocno nam się zagęszcza i cała Polska inwestuje w nieruchomości. No ja akurat jestem szkoleniowcem, który chyba w niedużym stopniu się do tego przyczynia, ze względu na to, że ja nie mogę szkolić wiele osób. No na moje szkolenia jednocześnie przyjeżdża niewielka grupa osób, bo wszystkich prowadzę za rękę przez cały proces inwestycyjny, więc nie mogę poświęcić im czasu, ale tak jak widzę na innych szkoleniowców, gdzie na weekend przyjeżdża 80-100 osób, albo tak jak ostatnio na Asbiro byłem zszokowany, że 900 osób, sala wypełniona, wszyscy zainteresowani nieruchomościami, no więc faktycznie tak jest, że na tym rynku trochę tych szkoleniowców działa i ten rynek nam się zagęszcza. Ja trochę szumu robię w internecie, może tylko w kwestii motywowania do tego, żebyście się tym zajęli, natomiast fizycznie nie jestem w stanie wszystkich przeszkolić, no i prowadzę tylko określoną, zamkniętą grupę niewielką inwestorów, ponieważ szkolę 100%, szkolę bardzo dokładnie, dla mnie to jest bardzo istotne. I pytania, które padają, to są takie, jak ten rynek będzie wyglądał, co się będzie działo z rynkiem nieruchomości i z inwestorami w najbliższym czasie, nawet dzisiaj. Miałem rozmowę z Piotrem, który po moich warsztatach tutaj w Łodzi zrobił już 17 mieszkań, 17 flipów i okazuje się, że uczestnicy często trafiają na siebie. Dzisiaj mieliśmy przetarg na Karolewie
gdzie no, ja reprezentowałem jednego z uczestników warsztatów z zagranicy i okazało się, że na tym przetargu byli też inni uczestnicy, no, co ciekawe, więc mieliśmy ciekawą sytuację. No i teraz okazuje się, że inwestorzy na siebie gdzieś tam wchodzą, nachodzą. Teraz pytanie, co będzie w najbliższym czasie? Niektórzy rokują, że w ciągu 2 lat przyjdzie duży kryzys. Wczoraj nawet artykuł czytałem o tym, że będzie dosyć spore załamanie. Tego bym się aż tak mocno nie obawiał. Tego bym się nie obawiał. Niektórzy mówią, no dobrze, ale wchodzą mieszkania plus, co będzie? Tego też bym się nie obawiał, dlatego że statystyki mówią, że nawet jeżeli w ciągu 20 lat będziemy budować w tym tempie, co budujemy, to nie zaspokoimy popytu. To jest takie dosyć optymistyczne. Chociaż przed korektą czy przed kryzysem nie za bardzo możemy się ustrzec. I teraz to, co będzie się działo w takim razie. Ano wyobraź sobie, że na rynku w danym mieście mamy 100 inwestorów, którzy walczą o perełki. Bo tak niedługo będzie. Bo dzisiaj powstają kanały telewizyjne, które promują inwestowanie w nieruchomości. To nie jest tylko tak, że ja propaguję ten termin. Jak już mówiłem, że sporo uczestników inwestuje i sporo mamy inwestorów. Ja tak rzucam okiem właśnie, podajcie jeszcze jakość, jak jest w skali od 1 do 10, bo to, że czasami jest słaba jakość, to zależy też od waszego łącza, ale jednak widzę, że większość mówi 9-10, a więc po naszej stronie to łącze jest w porządku. Być może gdzieś tam po waszej stronie będzie słabsze. No i wtedy to już kwestia u was, żeby sobie podciągnąć jakość. A ja powracam do tematu. Jeszcze zanim oddam głos Natalii, bo co się będzie ciekawego działo? Załóżmy, że taka hipotetyczna sytuacja, 100 inwestorów walczy na rynku o tą samą nieruchomość. Kto będzie wygrywał? Kto będzie pierwszy? Kto będzie inwestował? Kto sobie poradzi, kto nie? Bo ja już widzę po moich uczestnikach, że 50% uczestników działa, 50% jednak nie. Moja hipoteza jest taka, że będą wygrywać ci, którzy są rewelacyjnie przygotowani do inwestowania. Będą wygrywać ci, którzy mają super doświadczenie. Będą wygrywać ci, którzy mają dobrych mentorów. Będą wygrywać ci, którzy przeszli przez proces inwestycyjny od początku do końca. Dlatego też te moje warsztaty są bardzo specyficzne, w których ja prowadzę za rękę przez cały proces inwestycyjny. To też nie jest tak, że daję wszystko na tacy czy ciągnę kogoś. Nie. Pokazuję rozwiązania, wskazuję ścieżki. I to sprawia, że uczestnicy sobie radzą w terenie i wygrywają niektóre przetargi, wygrywają licytacje komornicze, czy wygrywają tą walkę u dostawcy perełek o konkretną nieruchomość. I teraz ja myślę, że część osób będzie odpadać, niektórzy się będą zniechęcać. Myślę, że rynek to zweryfikuje. Konkurencja narośnie, więc nie zawsze będzie to opłacalne dla wszystkich. I wtedy niektórzy będą uciekać w wynajem, żeby przetrwać ten czas, bo przyjdzie niebawem korekta, przyjdzie kryzys. I ten kryzys oczyści nam tych inwestorów, którzy są słabi, oczyści nam tych, którzy poddają się. No niestety, gdy jedziesz na szkolenie, gdzie spędzasz weekend z dobrym szkoleniowcem, ale otrzymujesz no, taką cząstkową wiedzę, no bo co można w weekend się dowiedzieć u szkoleniowca? Tego ja się sam dziwię, bo sam audiobook mój to jest 5,5 godziny, a na szkoleniu w weekend spędzasz 16 godzin. To my 20 parę godzin spędzamy na szkoleniu stacjonarnym podczas warsztatów, a razem współpracujemy ponad 100 godzin. 100 godzin informacji o nieruchomościach. Oczywiście to jest rozłożone na cały rok, gdzie pod moim okiem przechodzisz przez cały proces inwestycyjny. Jesteś w stanie się tego nauczyć. Jeżeli idziesz z tą ścieżką, jesteś w stanie wygrać potem z konkurencją, jesteś w stanie przetrwać kryzys i nastawiasz się na długofalowe inwestowanie. Niewykluczone, że kryzys przyjdzie i że będzie korekta, ale ty, jeżeli jesteś w tym biznesie, to przetrwasz. Nauczysz się, zaobserwujesz i potem wygrasz, ponieważ gdy przyjdzie znowu wzrost, będziesz już na topie i będziesz wiedział, co robić z perełkami, jak je wykrywać, jak je znajdować. Więc to jest ścieżka. Nie nastawiaj się na inwestowanie w nieruchomości tu i teraz. Jeżeli zadajesz sobie pytanie, że będzie nas za dużo na rynku, że będzie za duża konkurencja, to ty nigdy nie dojdziesz do sukcesu. Ty musisz być i musisz być najlepszy, a będą najlepszymi ci, którzy mają odpowiednią wiedzę, mają ci, którzy wiedzą o rynku wszystko. Więc nastawiaj się na długofalową pracę, nastawiaj się na długofalowe wyniki, nastawiaj się na to, żeby tą wiedzę przyswajać. I gdy okaże się, że jest ciężko, będziesz wiedział, co sobie zrobić ze swoimi nieruchomościami, będziesz wiedział, jakie wynająć, i będziesz znał wszystkie możliwe strategie, jak do tego podejść.
Witam Was wszystkich serdecznie. Niektórzy mówią, że głos urywa, ale sprawdzaliśmy i jakość łącza u nas jest dobra. Ja wspieram Was wszystkich, organizujemy szkolenia również regionalne. Właśnie tu przed chwilą ktoś powiedział, że jutro jest we Wrocławiu. Ja jestem w Krakowie osobiście jutro, ponieważ mamy spotkanie w Global Investor Club i tam gramy w Rentiera, ale dzisiaj jest w Szczecinie. Grupa 12 osób pod okiem moich specjalistów najlepszych, akurat tym razem od homestagingu, właśnie zgłębia w Szczecinie wiedzę i uzupełnia tą wiedzę, bo w ramach warsztatów, oprócz tego, że my się szkolimy, to jeszcze mamy spotkania regionalne, gdzie tam wałkujemy rzeczy, które najlepiej przewałkować w małych grupach osobiście, więc no, to są takie właśnie tego typu efekty. No i w innych regionach też to robimy i zachęcam Was, żebyście się przyłączali do nas, bo w grupie jest zawsze łatwiej, w grupie jest zawsze raźniej. Dzisiaj rozmawiamy o najmie krótkoterminowym i myślę, że to wprowadzenie już jest w zupełności wystarczające. Mamy 13 minut po czasie, kto miał dotrzeć, to dotarł. Cieszę się, że jesteście. I teraz Natalia Cieślińska. Natalia, zapraszam Cię do wizji. Natalia jest młodą inwestorką na rynku, ale bardzo doświadczoną. Ma doświadczonego tatę, który razem z nią działa. Witam Cię, Natalia. Cześć Wojtek, witam Cię serdecznie, witam wszystkich. No i mam nadzieję, że Natalia nam dzisiaj tą wiedzę przekaże w pełni, to znaczy tyle, ile można w godzinę, bo to nie ma innej możliwości. Ten webinar będzie tak wyglądał, że będziemy mieli panel godzinny Natalii, potem będziemy mieli krótko to, co Natalia ma nam do zaoferowania, a potem będziemy mieli pytania i odpowiedzi. Witam Pawła, witam Cię Paweł, witam wszystkich, którzy jesteście. Jest trochę pogłos, ale jak ja się wyłączę, to tego pogłosu już nie będzie. Ja już za chwilę oddaję głos Natalii. Natalia będzie mówić o walorach najmu krótkookresowego, a kto będzie chciał z Natalią spędzić więcej czasu albo jeszcze będzie miał dodatkowe pytania, to Natalia powie na koniec, co zrobić, żeby z Natalią się skontaktować i również wyszkolić się w tym zakresie, żeby być skuteczny w najmie krótkoterminowym, tak? Oczywiście. Wspaniale. A więc ja się wyłączam, żegnam Was serdecznie. Natalia poprowadzi ten webinar z Wami do końca. Ktokolwiek będzie się chciał ze mną skontaktować, no to wiecie jak, bo na stronie mnie łatwo znaleźć, jak i ja już teraz wrzucam dla tych wszystkich, którzy mnie jeszcze dobrze nie poznali. Stworzyłem taką ostatnio stronę, gdzie tam parę informacji o sobie podaję i tutaj te informacje zamieszczam. A głos oddaję Natalii. Natalia już zaczyna opowiadać o najmie krótkoterminowym i na koniec już zakończy. Ja Was żegnam, zapraszam na swoje webinary, jak i również na spotkania regionalne, spotkania przy grze Rentiera, ale o tym to w mailu na zakończenie, w podsumowaniu otrzymacie te informacje. Także dziękuję serdecznie Natalia, witam Cię serdecznie i zapraszam do poprowadzenia tego webinaru. Wojtek, dziękuję Ci jeszcze raz za prezentację mojej osoby. Witam Was jeszcze raz już oficjalnie, bardzo serdecznie. Słuchajcie, ja nazywam się Natalia Cieślińska. Jestem inwestorem na rynku nieruchomości. Inwestuję w mieszkania na wynajem długoterminowy oraz na wynajem krótkoterminowy, o czym właśnie w dniu dzisiejszym Wam opowiem. Jestem właścicielem apart hotelu Drukarnia Apartment, który mieści się w Łodzi oraz właśnie inwestuję w Łodzi. Słuchajcie, przez chwilę był bardzo duży pogłos ze względu na to, że równocześnie byliśmy z Wojciechem Orzechowskim na tym webinarze podłączeni. Słuchajcie, napiszcie mi może teraz, czy mnie dobrze słychać i widać w skali od 1 do 10. I mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. 10, 10, jedna osoba pisze, że jest dalej pogłos. 10, 10, 10. Jest wszystko ok. My też robiliśmy taką próbę generalną godzinę temu, więc mam nadzieję, że wszystko jest dobrze i nie będzie żadnych zakłóceń na dzisiejszym webinarze. Myślę, że już mogę startować i zaczynać. Słuchajcie, w dniu dzisiejszym chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak dobrze prowadzić wynajem krótkoterminowy, czyli jak to się potocznie zwie Airbnb, jak ja to mówię, jako pomysł na biznes. To jest mój pomysł na biznes. Słuchajcie, może tak na sam początek powiem Wam tak szybko, czym różni się wynajem krótkoterminowy od wynajmu długoterminowego. Tym, że tutaj wynajmujemy nasze mieszkanie, nasz apartament na doby w trybie hotelowym i liczymy na przykład 200 zł za dobę, a nie jak przy wynajmie długoterminowym na przykład 2000 zł za miesiąc.
Dobrze prowadząc ten biznes, powiem Wam, że można na tym zarabiać nawet dwa razy tyle, co na wynajmie długoterminowym. I dziś właśnie chciałabym Wam opowiedzieć, jak to zrobić. Więc zaczynamy. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale żeby zrobić wynajem krótkoterminowy, wcale nie trzeba mieć nie wiadomo ile pieniędzy. Co więcej, wcale nie trzeba mieć własnego mieszkania. I właśnie w dniu dzisiejszym opowiem Wam, dam Wam kilka przykładów, jak zrobić, jeżeli na przykład nie mamy pieniędzy na zakup własnego mieszkania, jak to zrobić, żeby wystartować w tym biznesie na sam początek z małym kapitałem. Słuchajcie, jak to zrobić? Po pierwsze, możemy poszukać takiego mieszkania do wynajęcia. Takiego o metrażu około 40-60 metrów kwadratowych, który wynajmiemy. Najlepiej jakby takie mieszkanie, jak szukacie, będziecie szukać, było już w pełni umeblowane i wyposażone. Jeżeli czegoś by brakowało w tym mieszkaniu, to popytajcie właściciela, porozmawiajcie z nim, czy istnieje jakaś możliwość, żeby to mieszkanie delikatnie doposażyć w jakieś brakujące sprzęty czy też meble. Z reguły wiem, że właściciele się na to zgadzają. Natomiast jeżeli dysponujecie trochę większym kapitałem, to oczywiście możecie sami jakoś delikatnie doposażyć, odświeżyć to mieszkanie, na przykład pomalować ściany, dokupić jakieś brakujące meble, elementy, jakieś homestagingowe, żeby zrobić ten apartament, który będzie jakoś bardziej przytulny. Natomiast na sam początek najważniejsza rzecz to przy podpisywaniu umowy wynajmu takiego mieszkania pod nasz biznes Airbnb musicie mieć zgodę właściciela wpisaną w tą umowę na podnajem tego mieszkania, ponieważ bez tego nie możemy wystartować z najmem krótkoterminowym, jeżeli nie mamy tej zgody od właściciela. Słuchajcie, przygotowałam dla Was właśnie taki przykładowy slajd. Znalazłam po prostu w ogłoszenie, wpisałam grad.pl i poszukałam właśnie takiego idealnego mieszkania do wynajęcia i podnajęcia pod nasz biznes. Jest to mieszkanie, które mieści się w Łodzi na Polesiu, to jest ulica Kopernika, więc u nas w Łodzi to jest naprawdę wspaniała lokalizacja, jest to samo ścisłe centrum. Jest to ponadto takie osiedle zamknięte, które nazywa się Tobacco Park, który jest u nas w Łodzi naprawdę bardzo, bardzo prestiżowym osiedlem. Jak widzicie tutaj na tym zdjęciu, to osiedle to jest taki kompleks kamienic, które są odnowione oraz odrestaurowane. Jest to zrobione bardzo ładnie designersko. Ponadto osiedle jest strzeżone, są podziemne parkingi, czyli co jest bardzo ważne dla naszych gości hotelowych, żeby był zapewniony dla nich parking. Jest tu też całodobowa stróżówka, także tak to wygląda. Jest to mieszkanie dwupokojowe, ma ono 40 metrów. Jest ono na czwartym piętrze, ale nam to nie przeszkadza, ponieważ jest winda. Jeżeli chodzi o opłaty, to jest 1650 zł plus opłaty dodatkowe 450 zł. Więc jest to, powiem Wam, jak na nasze łódzkie warunki, to jest naprawdę bardzo dobra cena, jeżeli chodzi o wynajem takiego apartamentu. Słuchajcie, teraz przechodzimy do zdjęć tego apartamentu. Tutaj mamy oczywiście sypialnię, mamy łóżko małżeńskie dla dwóch osób, czyli taki standard 140 na 2 metry, odkrytą cegiełkę, czyli to, co ja lubię najbardziej. Poza tym Łódź to jest właśnie kwintesencja miasta kamienic. Także bardzo fajnie jest, jak są odkryte jakieś stare, odrestaurowane cegły, cegiełki, jakieś odkryte belki. To też jest bardzo fajnym elementem dekoracyjnym, designerskim i klimatu na przykład u nas miasta Łodzi. Na drugim i trzecim zdjęciu mamy część wypoczynkową, czyli mamy część jadalnianą, stół z krzesłami, oczywiście obowiązkowo telewizor oraz sofę, kanapę. Kanapa jest rozkładana, musi być z funkcją spania. Może być przeznaczona dla trzeciej lub nawet dla czwartej osoby, czyli może być to apartament dwu-, trzy- lub czteroosobowy. Jak widzicie, zdjęcia poniżej łazienki oraz kuchni.
To jest naprawdę to na bardzo wysokim poziomie i standardzie nowoczesnym. Jest to bardzo elegancko, z gustem zrobione mieszkanie, apartament. Jak widzicie na ostatnim zdjęciu poniżej, również widok z balkonu jest zachęcający, ponieważ to jest ważne dla naszych gości w apartamentach na wynajem krótkoterminowy, żeby również otoczenie było bardzo ładne, eleganckie, a nie takie, że na przykład boimy się wejść na klatkę schodową albo przez bramę czy furtkę. No to wtedy takie miejsce, taka kamienica czy też blok nie jest zachęcający, nie nadaje się do wynajmu krótkoterminowego. Słuchajcie, teraz to co najważniejsze, to ile musicie wydać na ten biznes i co najważniejsze, ile możecie na tym zarobić. Ile musicie wydać, może na początek? Oczywiście, jeżeli chcecie podnająć takie mieszkanie pod biznes Airbnb, to musicie na samym początku wpłacić kaucję w wysokości około 2000 zł właścicielowi przy wynajmie takiego mieszkania, które chcemy podnająć pod nasz biznes. Więc mamy te 2000. Następnie, żeby delikatnie doposażyć to mieszkanie w takie minimum, to musimy mieć kapitał rzędu około 1000 zł. Delikatnie doposażyć, czyli to znaczy w takie potrzebne rzeczy jak kołdry, pościele, ręczniki, czy też jakieś sprzęty w kuchni, jakieś garnki, sztućce, talerze, chociaż zazwyczaj to powinno być już na wyposażeniu mieszkania, które właściciel chce wynająć na okres długoterminowy. Więc tak wygląda, jeżeli chodzi o to, ile musicie na to wydać. Natomiast jeżeli dysponujecie większym kapitałem, to możecie oczywiście, tak jak mówiłam wcześniej, to mieszkanie, ten apartament delikatnie odświeżyć, na przykład obmalować ściany, czy też doposażyć ten apartament w brakujące meble, czy jakieś elementy dekoracyjne, żeby było ono bardziej przytulne. Więc całość inwestycji zamknie się nam minimum 3000 do maksymalnie 7000 zł i już możemy zaczynać i startować z wynajmem krótkoterminowym, nie mając własnego mieszkania i nie mając kapitału na zakup tego mieszkania. A teraz, ile możecie, słuchajcie, bo widzę tutaj, że macie, że piszecie jakieś pytania. Słuchajcie, sesję pytań i odpowiedzi zrobimy sobie po mojej prezentacji, więc wtedy będę Wam odpowiadać na Wasze pytania. Mam nadzieję, że rozwieję Wasze wątpliwości, jeżeli chodzi o ten biznes. Więc najpierw po prostu skupię się na mojej prezentacji, a potem powiem Wam, że teraz jest czas dla Was i możecie zadawać pytania i ja będę na nie po kolei odpowiadać. Więc mam nadzieję, że możemy się tak umówić, będzie to po prostu wygodniejsze podczas tej prezentacji. Teraz słuchajcie, ile możecie na tym zarobić? Tak prosto i szybko licząc, to wynajmujecie takie mieszkanie wraz ze wszystkimi kosztami za 2000 zł. Następnie koszty prowadzenia takiego biznesu, takie jak pranie, sprzątanie, czy też telewizja i tak dalej, takie koszty, zamkną się nam w kwocie 800 zł. Następnie załóżmy, że taki apartament wynajmuje nam się przez 24 dni w miesiącu. Za taki apartament za dobę bierzemy na przykład 200 zł za dobę. Więc mamy na tym zarobek 4800 zł. Na czysto, po odjęciu wszystkich kosztów, zostaje nam około 2000 zł. Natomiast jeżeli sami byście się tym wszystkim zajmowali, tym apartamentem, czyli sprzątaniem, praniem, przyjmowaniem gości, obsługą systemów rezerwacyjnych i tak dalej, to możecie na tym biznesie zarobić nawet 3000 zł na czysto, z takiego apartamentu 3-4-osobowego, o takim metrażu, jak Wam tutaj podałam, przykładowy apartament. Powiem Wam, że to jest naprawdę wspaniały wynik, biorąc pod uwagę, jak mało potrzebujecie na to czasu, żeby zajmować się tym biznesem. Inne możliwości zrobienia tego biznesu bez pieniędzy to, jeżeli macie jakieś mieszkanie w spadku lub w darowiźnie, to oczywiście znajduje się w dobrej lokalizacji, blisko centrum, to oczywiście możecie to mieszkanie również przeznaczyć na wynajem krótkoterminowy. Kolejnym pomysłem to, jeżeli macie swoje mieszkanie, swój apartament, który jest około 40-60 metrów kwadratowych, znajduje się również w dobrej lokalizacji, blisko centrum, to również to wasze mieszkanie możecie przeznaczyć na wynajem krótkoterminowy, natomiast sami
możecie wyprowadzić się i wynająć mieszkanie dużo tańsze na osiedlu. Może to, co teraz Wam powiedziałam, jest trochę kontrowersyjne, ale słuchajcie, powiem Wam, że w biznesie nie ma sentymentów. Trzeba zawsze wybierać najlepszą opcję. I ja też tak robię. Pomimo, że mam 10 swoich mieszkań własnościowych, to w żadnym z tych mieszkań nie mieszkam. W każdym z nich prowadzę swój biznes. Natomiast sama mieszkam w mieszkaniu wynajętym na osiedlu. Wcześniej mieszkałam w mieszkaniu na osiedlu, miałam stamtąd około 20-20 paru minut w godzinach szczytu dojazdu do hotelu. Natomiast czynsz był tam naprawdę bardzo niski. Natomiast teraz przeprowadziłam się jakiś miesiąc temu do mieszkania, z którego mam około 6-7 minut, jak to sprawdzałam, dojazdu do hotelu. Jest to naprawdę dla mnie wygodniejsze. Mieszkanie jest trochę droższe niż tamto, w którym mieszkałam. Natomiast jeżeli wziąć pod uwagę koszty dojazdów, czas oraz benzynę, to wychodzi ta cena podobna. Także słuchajcie, w biznesie nie ma sentymentów, trzeba wybierać najlepszą opcję i trzeba zarabiać. Słuchajcie, przechodzimy dalej do kolejnej części prezentacji. Teraz opowiem Wam przede wszystkim o lokalizacji. Od tego zawsze zaczynam prezentację. Słuchajcie, tutaj mamy, jeżeli tutaj na czacie zadajecie jakieś pytanie, to tutaj też jest do pomocy mój tata Jacek Cieśliński. I jeżeli macie tutaj jakieś pytania i ja na przykład ich nie widzę, ponieważ skupiam się w tym momencie na prezentacji i tym, co chcę Wam przekazać, to możecie patrzeć na odpowiedzi. Odpowiedzi jest tutaj Jacek Cieśliński i możecie patrzeć się na to, co Wam odpowiada. To też są dobre, prawidłowe odpowiedzi na ten temat. Słuchajcie, lokalizacja. Na swoim Facebooku, na którym też dzielę się wiedzą, wałkuję od samego początku zawsze, że najważniejsza w momencie, jeżeli kupujemy, wynajmujemy mieszkanie, jest lokalizacja. I teraz Wam o tym opowiem. Po pierwsze, mieszkanie na wynajem krótkoterminowy musi znajdować się w dobrej lokalizacji. W mieście całorocznym, najlepiej w mieście całorocznym, gdzie przez cały rok mamy napływ klientów. Czy to są biznesmeni, czy to są turyści, pracownicy firm i tak dalej, i tak dalej. Ale w mieście całorocznym, gdzie przez cały rok, z miesiąca na miesiąc mamy napływ klientów. Nie polecałabym inwestowania w miejscowości turystyczne ze względu na to, że tam mamy gości, oczywiście mamy gości w sezonie, tam w takich miejscowościach możemy zarobić dużo więcej niż w miastach całorocznych, takich jak Łódź czy Warszawa. Natomiast są też miesiące martwe. Oczywiście nie neguję, że możecie nie mieć gości w pozostałych miesiącach, nie w sezonie. Natomiast możecie mieć dużo mniej tych gości, to po pierwsze. Po drugie, możecie znacząco obniżać te ceny, żeby walczyć o każdego klienta, albo możecie mieć też dni, tygodnie martwe. Natomiast takie mieszkanie, taki apartament trzeba utrzymywać z miesiąca na miesiąc. Więc lepiej jest inwestować w miejscowościach całorocznych. Po drugie, skupimy się na lokalizacji teraz bardziej szczegółowo. Ja zawsze mówię, aby kupić lub wynająć takie mieszkanie, które znajduje się blisko centrum. Nie mówię o tym, żeby kupić, wynająć mieszkanie, apartament, który znajduje się na samym głównym deptaku, czy też na samym głównym rynku. Tak jak tu widzicie na tym zdjęciu, jest to zdjęcie kamienicy, zresztą pięknej, bardzo pięknej kamienicy, która znajduje się w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej, czyli jest to już ścisłe centrum, już lepszej lokalizacji znaleźć nie można, ponieważ słuchajcie, tam nie ma sensu kupować, wynajmować, ponieważ ceny zakupu mieszkań są tam naprawdę bardzo wysokie w samym centrum miasta, na głównym rynku deptaku. Natomiast jakie jest wyjście z tej sytuacji? Można kupić takie mieszkanie, które znajduje się troszeczkę dalej od tego ścisłego centrum, kilka ulic dalej. Ceny mieszkań będą wtedy już trochę niższe. Natomiast warunek jest taki. Warunek jest taki, że wasi goście do apartamentu muszą w ciągu 15 minut dojść pieszo do wszystkich atrakcji, które oferuje wasze miasto. Więc taki jest warunek. W ciągu 15 minut muszą się dostać do wszystkich atrakcji i wtedy to będzie dobra lokalizacja, gdzie możecie wynająć, kupić takie mieszkanie pod nasz biznes.
Słuchajcie, zadam Wam teraz pytanie odnośnie metraży. Słuchajcie, jak myślicie, jaki jest najlepszy metraż mieszkania, który możemy kupić, wynająć? Czy, zadam Wam pytanie, czy wybieracie numer jeden to kawalerka dwuosobowa, czy numer dwa mieszkanie trzypokojowe? Napiszcie jeden albo dwa. Jak myślicie, jakie mieszkanie jest najlepsze na wynajem krótkoterminowy? Numer jeden dla kawalerka, numer dwa dla trzypokojowe mieszkanie. Dobra, patrzymy. Chyba widzę tutaj w większości numer jeden, czyli że wybraliście kawalerkę dwuosobową. Z tego co widzę. Dwa i pół. Jeden, dwa. Dobra, słuchajcie, już Wam odpowiadam na to pytanie. Oczywiście, jeżeli chodzi o metraże, to najgorsze są tylko i wyłącznie kawalerki dwuosobowe. Natomiast najlepsze są właśnie mieszkania takie trzypokojowe. Natomiast jeżeli już macie taką kawalerkę albo chcecie ją kupić lub wynająć, taką około 25, 6, 30 metrów, to chociaż wstawcie tam jakąś sofę z funkcją spania dla trzeciej osoby. I wtedy już jesteście wyżej pozycjonowani i już jesteście bardziej konkurencyjni. Dlaczego są lepsze takie, jeżeli już kawalerka, to nie tylko dla dwóch osób? Przede wszystkim jesteście wyżej pozycjonowani, macie więcej klientów, jeżeli wasz apartament jest dostępny nie tylko dla jednej, dwóch osób, ale także i dla trzech osób. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli wynajmujecie taki apartament tylko dla dwóch osób, to tam może przyjechać albo jeden biznesmen, albo małżeństwo czy para. Więc to od razu macie mniej osób, które może tam przyjechać i mniej możliwości. Natomiast do takiego trzyosobowego apartamentu mogą nawet przyjechać dwie koleżanki, dwóch kolegów, dwóch biznesmenów i jedna osoba wtedy śpi na jednym łóżku, a druga na przykład na sofie, kanapie rozkładanej. Takie apartamenty trzyosobowe cieszą się naprawdę dużą popularnością. Czyli jeżeli mamy taką kawalerkę z łóżkiem małżeńskim dla dwóch osób, to chociaż wstawmy tam jakieś dodatkowe łóżko, kanapę rozkładaną z funkcją spania, na której może się przespać jeszcze trzecia osoba. Teraz przejdziemy do wyposażenia naszego apartamentu. Słuchajcie, do tego, aby pokazać Wam, opowiedzieć, jak prawidłowo wyposażyć takie mieszkanie pod wynajem krótkoterminowy, tutaj pozwoliłam sobie umieścić zdjęcia z mojego apart hotelu, z drukarni i skupimy się teraz na wyposażeniu, czyli jak prawidłowo urządzić, wyposażyć takie mieszkanie. Oczywiście tu jak na tym pierwszym zdjęciu, pierwsze zdjęcie to jest właśnie taka kawalerka około 26 metrów, która jest u mnie przeznaczona właśnie na trzy osoby. I tutaj mamy oczywiście łóżko, musi być przede wszystkim jakieś wygodne łóżko małżeńskie, czyli takie standardowe 140 na 2 metry, oczywiście z wygodnym materacem. Do tego musi być oczywiście jakiś stolik nocny, stolik z jakąś lampką nocną do poczytania czegoś, żeby goście mogli coś sobie poczytać czy obejrzeć. Ja inwestuję akurat w kamienicę, inwestuję tylko w kamienicę i u mnie zawsze coś odkrywam, czyli na przykład jakąś, tak jak tutaj mamy cegiełkę, którą pieczołowicie odrestaurowaliśmy, odkryliśmy. Czy też jakieś stare belki, które też odkryliśmy, odnowiliśmy, pomalowaliśmy. Następnie każdy apartament wyposażam w aneks kuchenny, który jest w pełni wyposażony we wszystkie potrzebne sprzęty do gotowania. Następnie w takim apartamencie, jeżeli mamy aneks kuchenny, jeżeli goście przygotowują posiłki, to oczywiście musi się tam znaleźć stół z krzesłami. W zależności czy macie duże czy małe mieszkanie, na przykład tak jak tutaj w tym mieszkaniu, nie jest ono zbyt duże, więc żeby zaoszczędzić powierzchni, po prostu przedłużyłam blat kuchenny, dołożyłam tutaj jedną nogę, dwa krzesełka i mamy tutaj kącik jadalniany. Natomiast po prawej stronie, tutaj aż tak nie widać dobrze tego na tym zdjęciu, natomiast mamy tutaj taką sofę, która jest również rozkładana, czyli na której może się dodatkowo przespać trzecia osoba, jakiś stolik kawowy. Tutaj po lewej stronie mamy drzwi do łazienki, każdy apartament jest wyposażony, oczywiście postawa w łazienkę.
I teraz tutaj na drugim zdjęciu mamy tutaj apartament, gdzie mamy już tutaj normalny stół z dwoma krzesłami. Natomiast tutaj, jak widzicie, na kolejnych zdjęciach kolejnych apartamentów, na samej górze dwa zdjęcia, to jest właśnie są moje największe apartamenty, które są właśnie, właśnie trzypokojowe. Mają one około 56 metrów. Mamy tutaj po prawej stronie drzwi wejściowe do jednej sypialni i tutaj po drugiej stronie do drugiej sypialni, obie sypialnie z łóżkami małżeńskimi. Tutaj mam przestrzeń, więc mogłam tutaj wstawić stół z czterema krzesłami. Oczywiście aneks kuchenny i po lewej stronie kącik wypoczynkowy. Narożnik oczywiście również z funkcją spania, na którym może się przespać dodatkowo jedna do dwóch osób, ponieważ narożnik jest dość spory. Poniżej zdjęcie łazienki. Tak wyglądają łazienki u mnie w moim apart hotelu. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o wyposażenie. Co ważne chciałabym Wam powiedzieć, to armatura. Nie inwestujcie w najtańszą armaturę, w jakąś chińszczyznę, ponieważ przyjmujemy tu gości na doby. To musi być wytrzymałe ze względu na dużą rotację gości, którzy też czasami coś psują, niszczą. To musi być naprawdę wytrzymałe i musi naprawdę starczyć na tych wszystkich gości ze względu na tą dużą rotację przyjmowania gości, nie tak jak przy wynajmie długoterminowym. Słuchajcie, teraz przejdziemy do kolejnej części, czyli jak wystartować i jak dobrze poprowadzić nasz biznes związany właśnie z wynajmem krótkoterminowym. Słuchajcie, załóżmy, że już kupiliście idealne mieszkanie pod nasz biznes związany z Airbnb. Załóżmy, że już je urządziliście, wyposażyliście. Co teraz należy zrobić? Teraz należy sprzedawać, należy zarabiać pieniądze i należy reklamować nasz apartament po to, aby pozyskiwać naszych klientów, aby nasz apartament zaczął na siebie zarabiać. Dwoma najważniejszymi portalami, na których reklamujemy swój apartament czy też hotel, to jest oczywiście portal booking.com oraz drugi portal Airbnb, który jest u nas w Polsce coraz bardziej popularny. Dużo osób też mnie pyta, czy lepiej jest skupić się na tych dwóch, trzech portalach, z których mamy najwięcej gości, czy na przykład należy ogłaszać się na kilku portalach, czy 10, czy 15, tych też darmowych. Moja odpowiedź jest taka, że lepiej jest skupić się na tych dwóch, trzech portalach, z których mamy najwięcej gości i faktycznie przekłada się nam to na nasze zarobki, pieniądze, niż na przykład reklamować się i spędzić godziny i dni na dodawaniu się do kolejnych darmowych ogłoszeń, z których tak naprawdę jest, jak ja też próbowałam, naprawdę jest niski odzew, więc lepiej jest skupić się na tych, na których mamy najwięcej gości, klientów i lepiej robić to dobrze. Pracować nad tym pozyskiwaniem również swoich stałych gości, klientów. Słuchajcie, wynajem krótkoterminowy, jak mówiłam podczas mojej prezentacji, czyli wynajem krótkoterminowy, jak ja to mówię, to jest mój pomysł na biznes. Jest to biznes, nie jest to dochód pasywny, tylko to biznes, którym trzeba się zajmować, aby to dobrze funkcjonowało, tak? Usłyszycie dużo opinii, że można ten biznes automatyzować, że można to zlecić jakiejś firmie zarządzającej i traktować to, tak jak ja też słyszałam, jak to inne osoby mówiły, i można to traktować, wynajem krótkoterminowy, jako czysty dochód pasywny. Słuchajcie, ja jestem praktykiem, ja zajmuję się tym na co dzień i powiem Wam, że to są mity, ponieważ wynajem krótkoterminowy to nie jest dochód pasywny. Więc jeżeli ktoś będzie Wam to wmawiał, to nie jest dochodem pasywnym. To jest biznes. Biznes jak każdy inny, którym trzeba się zajmować, żeby to dobrze funkcjonowało. Może nie jest to taki biznes, na który potrzebujemy naprawdę dużo czasu, żeby się tym zajmować. To jest, czy w mniejszym stopniu, ale nadal jest to biznes, na którym musimy czuwać. W zależności od tego, czy to komuś zlecimy, czy będziemy chcieli to w pewien sposób zautomatyzować, to i tak musimy w pewnym stopniu się tym zajmować, ponieważ jest to biznesem. Słuchajcie, dla poparcia tego, co Wam przed chwilą powiedziałam, podam Wam przykład.
Tutaj możecie zobaczyć, to są zdjęcia mieszkania, które ja projektowałam i urządzałam, i również my przeprowadzaliśmy remont tego mieszkania, apartamentu dla naszego klienta. Jest to mieszkanie właśnie około 56 metrów. Mamy tutaj osobną sypialnię, salon z aneksem kuchennym, łazienka. Słuchajcie, właściciel w samą kuchnię włożył około 10 tysięcy złotych. Może tutaj aż tak super na tym zdjęciu nie widać całej tej kuchni, natomiast tak szybko Wam to mówiąc, mamy tutaj lodówkę w zabudowie, mamy piekarnik, mamy mikrofalówkę, toster, zmywarkę, pralkę. Natomiast w całość wyposażenia tego mieszkania właściciel włożył około kilkudziesięciu tysięcy złotych, więc naprawdę, naprawdę sporo. Natomiast teraz przejdę i pokażę Wam zdjęcia. Tutaj to są te zdjęcia, pierwsze dwa zdjęcia na górze. To jest może metraż, nie jest taki sam, to jest mój apartament. On ma około 56 metrów, czyli taki sam metraż, tylko jest inny rozkład. I zobaczcie, tutaj mamy aneks kuchenny, która kuchnia mnie kosztowała wraz ze całym wyposażeniem, sprzętami około 2000 zł. Natomiast całość wyposażenia tego apartamentu kosztowała mnie około 10 tysięcy złotych. Więc jest różnica pomiędzy tym apartamentem a moim apartamentem cenowo. I teraz słuchajcie, zadam Wam pytanie. Jak myślicie, który z tych, ponieważ klient też wynajmuje ten apartament na wynajem krótkoterminowy, jak myślicie, które mieszkanie, który apartament wynajmuje się lepiej? Napiszcie numer 1 dla apartamentu klienta i numer 2 dla mojego apartamentu. I jestem ciekawa, jak myślicie, który apartament się lepiej wynajmuje. Akurat nie widzę tutaj czatu, gdzieś mi to zniknęło. Nie widzę tutaj czatu i to, co piszecie. Słuchajcie, lepiej wynajmuje się mój apartament niż apartament klienta. Dlaczego? Oczywiście klient również wynajmuje ten swój, o już widzę, ktoś napisał twój apartament, a Wojtek ci wyłączył, tak, Wojtek mi wyłączył może. Dobra, słuchajcie, który się wynajmuje lepiej? Numer 1 dla apartamentu klienta, numer 2 dla mój. Słuchajcie, lepiej się wynajmuje oczywiście mój apartament niż apartament klienta. Klient zlecił zarządzanie tym apartamentem osobie prywatnej, która nim zarządza tutaj na miejscu, natomiast on mieszka w innym mieście, także nie jest w stanie się tym zajmować niestety. Różnica jest taka, że jego apartament wynajmuje się około 12 dni w miesiącu, natomiast mój apartament wynajmuje się przez 24-27 dni w miesiącu, więc różnica jest naprawdę bardzo duża. Znam te statystyki, ponieważ znam też osobę, która zarządza tym jego apartamentem i wiem też, że różnie to bywa z tym zarządzaniem. Ostatnio też ta osoba na przykład chciała sobie pojechać w niedzielę gdzieś, chyba wieczorem jakoś w sobotę wyjeżdżali i w niedzielę jednak nie chcieli wrócić, więc zamknął po prostu ten apartament, że nie mógł być dostępny do rezerwacji, no bo po prostu nie wrócił i apartament niestety stał pusty, nie zarabiał na siebie. Druga taka sytuacja była, że na przykład pani do sprzątania nie przyszła do pracy, no i niestety rezerwacja musiała zostać odwołana, bo apartament nie był posprzątany. Myśleli, że nie będzie żadnej rezerwacji, natomiast trafiła się taka rezerwacja natychmiastowa. Klient chciał przyjechać, no niestety nie mógł przyjechać, bo nie był apartament posprzątany, a nie pani nie przyszła do sprzątania do pracy. No i oczywiście tej osobie, no to nie jest jej, więc jakoś nie chciało jej się też kogoś innego szukać na szybko. Natomiast u mnie nie ma po prostu takiej możliwości, nawet jeżeli wiem, że na przykład dzisiaj nie mam gościa do apartamentu, to nie ma takiej możliwości, żeby ten apartament nie był posprzątany. To jest po prostu podstawa. Apartament musi być przygotowany, ponieważ zawsze może się trafić rezerwacja natychmiastowa, może zadzwonić nawet gość w tym momencie i powiedzieć, czy mogę przyjechać za 15 minut. Apartament jest posprzątany, oczywiście może Pan przyjechać, przyjmujemy gościa, zarabiamy pieniądze. Więc to jest biznes.
Słuchajcie, teraz słuchajcie, jeszcze chciałabym Wam podkreślić, że jeżeli nawet chcecie to automatyzować albo zlecić to jakiejś firmie czy osobie, żeby się tym zajmowała, na przykład nie macie czasu albo chcecie się podzielić tym, żeby przez jakiś czas ktoś inny tym zarządzał, trochę Wy, albo jeżeli chcecie to automatyzować, to mam do Was taką dobrą radę. Chociaż przez pierwsze miesiące zajmujcie się tym apartamentem sami. Poznajcie się na nim, na tym biznesie, nauczcie się go od podszewki, czyli nauczcie się prania, sprzątania, przyjmowania gości, jak się prawidłowo obsługuje systemy rezerwacyjne. Uczcie się od najlepszych. Zobaczcie, jak na przykład McDonald's szkoli swoich franczyzobiorców, właścicieli restauracji. Oni muszą poznać cały proces od samego początku, czyli jak to wygląda. Pierwszego dnia dostają mopa i muszą myć podłogi. Następnie muszą myć naczynia, uczą się przygotowywać posiłki i dopiero potem uczą się księgowości i poznają system zarządzania tą restauracją. Więc tak samo i Wy powinniście się na tym poznać od podszewki, robić wszystko samemu od początku. Ja też tak zaczynałam i też tak robiłam, wszystko robiłam sama. Dlaczego? Po pierwsze, żeby mieć kontrolę nad tym biznesem, nad Waszymi pracownikami, innymi osobami, które będą tym zarządzać, nad tym czuwać, żeby nikt nie mógł Was oszukać. A po drugie, żeby jeżeli kogoś zabraknie w tym biznesie, żeby zawsze była jakaś inna osoba, która ma doświadczenie, jest przeszkolona, która może tą osobę zastąpić. Przykładowo, jest godzina 12:00, pani do sprzątania nie przyszła Wam do pracy, natomiast o godzinie 16 macie już gości do apartamentu. Co robicie? Oczywiście, jeżeli jesteście na miejscu, umiecie, chcecie, to możecie sami zakasać rękawy i posprzątać to mieszkanie. Druga możliwość, możecie na biegu załatwić inną osobę, która Wam przyjdzie i posprząta to mieszkanie, zapasowa Pani do sprzątania, zapasowa osoba. Natomiast jeżeli nie podejmiecie żadnego z tych dwóch działań, wówczas co musicie zrobić? Musicie odwołać tę rezerwację. I co się wtedy dzieje, jak odwołacie rezerwację? Tracicie po pierwsze swojego potencjalnego stałego klienta, po drugie tracicie renomę Waszego apartamentu oraz pieniądze, bo na przykład jeżeli była to rezerwacja przez portal, wówczas jeżeli odwołaliście taką rezerwację, to musicie ponieść konsekwencje tego, tak? Więc również tracicie swoje pieniądze, pomimo tego, że tracicie jednego klienta oraz reputację, to jeszcze tracicie pieniądze na tej rezerwacji. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o moje rady, żeby chociaż przez pierwsze miesiące nauczyć się i zarządzać samemu tym biznesem. Tak samo jak jest ze wszystkim, jak z każdym biznesem, ze wszystkim, za co się bierzecie. Najpierw musicie się nauczyć i poznać się na tym, a dopiero potem możecie to oddać komuś, automatyzować albo coś sprzedać, co chcecie zrobić. Słuchajcie, teraz chciałabym przejść do kolejnego etapu dzisiejszego webinaru, czyli chciałabym Wam powiedzieć o tym, jak ważna jest profesjonalna sesja zdjęciowa, która zostanie wykonana przez fotografa. Nie mówię fotografa zwykłego, tylko musi to być fotograf wnętrz, który wykona dla Was taką sesję zdjęciową. Dlaczego? Ponieważ ludzi przyciągają piękne zdjęcia, przytulne wnętrza, ludzie kupują oczami. To jest bardzo ważne, żeby się nie oszczędzali na tym, ponieważ to, że zatrudnicie na sesję zdjęciową tego apartamentu fotografa wnętrz, to te pieniądze, które na to wydacie, zwrócą Wam się już po otrzymaniu pierwszej rezerwacji. Więc nie oszczędzajcie na tym. I tutaj również przykład z życia wzięty, mój przykład. Jest to 6 zdjęć, które dla Was przygotowałam. To są zdjęcia pokoi apartamentów w moim apart hotelu. Zostały one wykonane przeze mnie zwykłym telefonem komórkowym. Ile kosztuje fotograf? Monika, wiesz co, fotograf bierze właśnie za taką sesję apartamentu około 250 zł. Więc tak to jest standardowo, to tyle kosztuje.
Meble tanie, jak zniszczą, to tanio i szybko wymieniasz. Tak, dokładnie. Nie ma sensu inwestować w meble nie wiadomo jak drogie i porządne, tak jak na przykład inwestujecie i kupujecie meble w mieszkania, które przygotowujecie na flipy. Tutaj tak nie robimy ze względu na to, że mamy dużą rotację gości. Goście niszczą. Nie dbają o to, te apartamenty, więc wówczas, jeżeli coś z psocą zbroją, coś zepsują, to nie jest nam szkoda. Wymieniamy za groszowe sprawy i lecimy dalej. Słuchajcie, wracając do profesjonalnej sesji zdjęciowej, teraz pokażę Wam zdjęcia apartamentów, które zostały wykonane przez profesjonalnego fotografa wnętrz. Jak widzicie, różnica jest diametralna. Moje zdjęcia są wygląda to słabo, nieprofesjonalnie, są ciemne, złej jakości, pomimo że jest zrobione delikatny home staging. Natomiast tutaj, jak widzicie, zdjęcia wykonane przez fotografa są profesjonalne, są jasne, przejrzyste. Wygląda to dobrze i mogą one zostać umieszczone na profesjonalnych portalach rezerwacyjnych. Emilia pyta, jak ze znajomością języka angielskiego zagraniczni goście? Jeżeli chodzi o zagranicznych gości, to tak jak u mnie, to jest 50% na 50% wynajmów, jeżeli chodzi o gości zagranicznych. Ja akurat nie mam z tym problemu, ponieważ znam dobrze język angielski i niemiecki, więc nie mam problemu z dogadaniem się z gośćmi. Natomiast czasami też przyjmują gości osoby z mojej rodziny, czy też pani do sprzątania, która jest naprawdę bardzo reprezentacyjna. I te osoby nie znają języka angielskiego. Nauczyły się po prostu kilku podstawowych słów, żeby powiedzieć na przykład od kiedy do kiedy jest doba hotelowa, jakie są reguły, zasady, gdzie zostawiamy na przykład klucze przy wynajmie. Witają gości, znają te podstawowe słowa, podstawowe zdania i są w stanie się dogadać z gościem. Natomiast ja miałam jakiś miesiąc temu problem z dogadaniem się z gościem z Rosji, ponieważ on myślał, że ja będę rozumiała go, natomiast ja po rosyjsku nic nie rozumiem. Tak sobie poradziliśmy, że po prostu teraz wszyscy mamy telefony multimedialne, także wpisaliśmy po prostu w Google Translate, on pisał cyrylicą to, co chciał mnie zapytać, ja patrzyłam i ja równocześnie odpisywałam mu w języku polskim, to się tłumaczyło na rosyjski i się dogadaliśmy. Także są różne sytuacje, natomiast gości z zagranicy jest naprawdę bardzo dużo, w szczególności w sezonie letnim. Natomiast w ciągu roku to też jest ich dużo. Tak jak ja mam kilka apartamentów, to zawsze w ciągu tam jednego, dwóch, trzech dni zawsze się trafi ktoś z zagranicy. Więc tak tutaj, jeżeli chodzi o właśnie taką profesjonalną sesję zdjęciową, więc zachęcam Was na to, żeby wydać te pieniążki na fotografa wnętrz. Pamiętajcie, że nie zwykły fotograf, tylko to musi być fotograf wnętrz. I to zwróci Wam się po otrzymaniu pierwszej rezerwacji. Słuchajcie, przygotowałam dla Was taką też symulację zakupu mieszkania. To oczywiście nie sugerujcie się tym, ponieważ to jest zrobiona taka symulacja przeze mnie, mieszkania 40 metrów kwadratowych. Mamy tutaj symulację kosztów oraz zysków. Słuchajcie, kupujemy mieszkanie 40 metrów, czyli mamy mieszkanie dwupokojowe za 200 tysięcy. W remont wraz z wyposażeniem wydamy na to około 50 tysięcy złotych. Razem całość inwestycji zamknie nam się w kwocie 250 tysięcy złotych. Jeżeli wynajmujemy taki apartament za 200 zł za dzień, takie mieszkanie wynajmuje nam się przez 25 dni w miesiącu, czyli zarabiamy na tym 5 tysięcy złotych miesięcznie, to jakie mamy koszty? Jeżeli chodzi o koszty, to czynsz plus opłaty mamy 400 zł, opłata prowizja dla portalu Booking 400 zł, kredyt 1000, kolejne koszty to sprzątanie, pralnia oraz inne koszty. Razem koszty to mamy 2,5 tysiąca złotych, czyli na miesiąc mamy zysk z tego mieszkania, apartamentu 2,5 tysiąca złotych. Zysk roczny to jest 30 tysięcy złotych, natomiast licząc stopę zwrotu to jest 12,5%, czyli całość inwestycji, jeżeli przeznaczymy takie mieszkanie na wynajem krótkoterminowy, zwróci nam się po 8 latach.
Więc tak to wygląda. To jest oczywiście przykładowa taka symulacja. Słuchajcie, zanim jeszcze przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi, co z pralnią? Skąd wziąć pralnię do pościeli, do wożą wypraną pościel? Tak, ja również mam podpisaną umowę z pralnią, ponieważ ze względu na to, że mam już dużo tych apartamentów, to oczywiście nie dam rady tego ogarnąć sama. Jak miałam dwa mieszkania, to dawałam sobie znakomicie radę z tym sama. Oczywiście też się tego uczyłam, jak to wygląda, sama prałam tą pościel i prasowałam, natomiast na większą skalę, czy też jeżeli nie chcemy się tym zajmować sami, to oczywiście musimy poszukać w naszym mieście najlepszej pralni, najlepszej ceny. To wygląda tak, na takiej zasadzie, że pralnia przyjeżdża dwa razy w tygodniu, tak jak do mnie, i zabiera brudną pościel, przywozi czystą pościel. I to się dzieje dwa razy w tygodniu, zawsze w godzinach pracy pani do sprzątania, czyli na przykład jak pani zaczynają o 12 pracę, to pralnia powinna przyjechać między godziną 12 a 12.30. Wtedy te pół godziny panie mają na zebranie ze wszystkich łóżek, ze wszystkich pokoi u mnie czas na zebranie brudnej pościeli, zapakowanie jej i danie panu, który przyjeżdża z czystą pościelą, dają mu brudną pościel i tak jest dwa razy w tygodniu. Słuchajcie, zanim jeszcze przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi, to mam dla Was na sam koniec do zaproponowania unikatowe szkolenie z wynajmu krótkoterminowego. Jak ja to mówię, jest to mój pomysł na biznes. Szkolenie jest naprawdę unikatowe, ponieważ jako jedyna w Polsce organizuje takie czterotygodniowe szkolenie online w zamkniętej grupie na Facebooku. Szkolenie jest w formie mastermindu. Przez te 4 tygodnie macie mnie do dyspozycji od poniedziałku do piątku, w weekendy robimy wolne. Codziennie coś się dzieje. Przez codziennie jest jakiś live, jest webinar. Dodatkowo, słuchajcie, macie mój mentoring, tak? Czyli że macie mnie cały czas przez te 4 tygodnie do dyspozycji, pomijając webinary, live'y, tą całą wiedzę, którą Wam skumulowałam w tych 4 tygodniach, która pozwoli Wam prawidłowo wystartować w tym biznesie, to możecie w każdej chwili zadawać mi pytania. I ja na wszystkie pytania odpowiadam. Jeżeli jest ich więcej, to zawsze robię live'a z serią pytań i odpowiedzi. Słuchajcie, w pierwszym tygodniu mamy webinar, jak znaleźć odpowiednie mieszkanie, jak je umeblować, wyposażyć. Dostajecie ode mnie checklisty z wyposażeniem takiego mieszkania, apartamentu, z uzbrojeniem jego w potrzebne sprzęty do przyjmowania gości. Następnie skupiamy się na tym, jaką wybrać formę prowadzenia działalności oraz rozliczenia podatkowego. Również gdzie kupować te wszystkie meble, sprzęty. Dostajecie ode mnie również materiały, są webinary, live'y. W drugim tygodniu mamy wszystko, co dotyczy zarządzania wynajmem. Czyli na samym początku skupiamy się na narzędziu marketingowym, czyli jak wybieramy nazwę apartamentu, jak zmieniamy ceny w zależności od sezonu, dni tygodnia. W drugim tygodniu naprawdę skupiamy się przede wszystkim na opanowaniu wszystkich aplikacji. Aplikacji, które oferuje Booking, aplikacji ePulse, aplikacji Airbnb na telefon, aplikacji na portalach na komputerze. Przechodzę z Wami ten cały proces i mówię Wam po kolei, co klikamy, jak przechodzimy, jak posługiwać się tymi aplikacjami, więc jest naprawdę bardzo, bardzo dużo wiedzy. Są to naprawdę długie webinary, spotkania, macie tam też wszystkie slajdy, jak przechodzimy po tym po kolei. W trzecim tygodniu, trzeci tydzień dotyczy wszystkiego związanego z usługami do apartamentu, czyli sprzątanie, jak rekrutować osoby do sprzątania, ile potrzebujemy osób do sprzątania w zależności od ilości apartamentów, jak się rozliczać z pracownikiem, jaki jest miesięczny koszt tego sprzątania. Nawet prowadzę taką transmisję na żywo, w której pokazuję, jak sprawdzać panie do sprzątania, jak zrobić taką checklistę sprzątania oraz jak prawidłowo panie do sprzątania mają po kolei sprzątać takie mieszkanie, apartament, żeby zmieścić się w określonym czasie, który według mnie jest optymalnym czasem i w takim
czasie, terminie musi Pani się zmieścić ze sprzątaniem takiego mieszkania. Następnie oczywiście jak wybieramy odpowiednią pralnię, gdzie kupujemy środki czystości, jak obsługujemy i przyjmujemy gości, jaki jest sposób obsługi naszych klientów. Natomiast w czwartym tygodniu opowiem Wam też o automatyzacji tego biznesu. Skupimy się na tym trochę szerzej. Jak zrobić miesięczne rozliczenie działalności przychodów, kosztów oraz zysków. Opowiem Wam, jak prawidłowo zrobić home staging pod sesję zdjęciową wykonaną przez fotografa wnętrz oraz jak zrobić wynajem krótkoterminowy bez pieniędzy, czyli jeżeli nie kupujecie mieszkania i tylko je podnajmujecie, jak doprowadzić do tego, żeby podnająć takie mieszkanie, taki apartament. Więc słuchajcie, jeżeli jesteście zainteresowani takim szkoleniem, to tutaj poniżej macie link do zakupu szkolenia. Jest to link, który przekierowuje Was do sklepu rentiera u Wojtka Orzechowskiego. Słuchajcie, jeżeli wpiszecie kod rabatowy, to będziecie mieć 15% zniżkę na zakup tego szkolenia, która, uwaga, jest ważna tylko i wyłącznie przez 3 dni. Ten kod rabatowy jest ważny przez 3 dni od teraz. Także jeżeli jesteście zainteresowani szkoleniem, to tutaj macie wszystkie dane do zakupu tego szkolenia. Również tutaj jak rozmawiałam z Wojciechem Orzechowskim oraz Michałem, to też dostaniecie takie kompletne informacje w mailu po tym webinarze, także będziecie mogli jeszcze raz sobie wszystko dokładnie przeczytać. Michał Butowski właśnie przed chwilą Wam wkleił jeszcze raz link do sklepu rentiera, a żebyście mogli zakupić to szkolenie, pamiętajcie, że kod rabatowy jest ważny przez 3 dni, potem cena jest 1500 zł netto.